Zatrzymajcie się na chwilkę. Opowiem wam swoją historię, jak spotkałam osobiście Jezusa. Jezus, kiedy chodził po tej ziemi, był dotykalny. I tak samo my jesteśmy dla was dzisiaj dotykalni. Jesteśmy zmaterializowanym, żywym świadectwem tego, że Jezus Chrystus ma taką samą moc, jak 2000 lat temu. Przyjaciele, ja nie zawsze niestety w moim życiu dobrze decydowałam. W wieku 15 lat związałam się z człowiekiem, który żył... który po prostu był przestępcą, był w zorganizowanej grupie i każdy zadawał sobie takie pytanie: czemu ty to w ogóle robisz? Jesteś dobrą dziewczyną, pochodzisz z dobrego domu, dlaczego związałaś się z takim człowiekiem? Powiem ci czemu, dlatego że bardzo się bałam się tak w moim życiu, że wydawało mi się, że jak zwiążę się z człowiekiem, którego wszyscy się boją, to że moje życie będzie bezpieczne. Ale chcę ci powiedzieć, że myliłam się bardzo szybko. Szybko moje życie trafiło po prostu w takie, wiecie, straszne opały. Żyjąc z człowiekiem, który był przestępcą, moje życie wyglądało strasznie. Kiedyś ten człowiek chciał mnie zabić, ale nie na tym bym chciała się skupić. Przyjaciele, żyjąc z tym człowiekiem, wydarzyła się taka sytuacja, że zamknęli go do więzienia na 10 miesięcy i ja byłam szczęśliwa. Wewnątrz siebie, tak mówię, kurczę, odpocznę. I wiecie co? On w przeciągu kilku miesięcy napisał do mnie list i w tym liście napisał mi, że spotkał osobiście Jezusa, że Jezus mu przebaczył jego grzechy i że on też mnie prosi o przebaczenie. Była to dla mnie straszna historia. Mówię, zwariował. Wszystko w ogóle w życiu dotknął, nie dotknął jeszcze religii. I tak jak wy teraz tutaj dzisiaj stoicie i słyszycie te rzeczy, ta informacja była dla mnie również dziwną informacją. On mówił do mnie, że Jezus jest żywy, że jeśli nie pojednam się z Bogiem tutaj na ziemi, to pójdę do piekła. Ja mówię, ty wariacie, ty zamordowałeś człowieka, a ja jestem normalnym, sprawiedliwym grzesznikiem. I on mi cytował Biblię i mówi, posłuchaj, Słowo Boże mówi, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. To znaczy, że ty zgrzeszyłaś, to znaczy, że chybiłaś w celu, to znaczy, że za swoje uczynki nie jesteś w stanie oglądać nieba. Rozumiecie? Zbawienie jest z łaski, nie z uczynków. I wiecie, w moim życiu dalej następowały takie rzeczy. Przyjechała kiedyś do mojego domu policja i aresztowali mnie za współudział w zorganizowanej grupie przestępczej. I chcę ci powiedzieć, że ja byłam niewinna, ale wiesz, kiedy żyłam w takim kiblu, że tak powiem, to różne rzeczy po prostu przylgnęły również i do mnie. I wiesz, wtedy, kiedy jechałam w tym radiowozie z kuta kajdankami, mówię, Boże, jeśli ty w ogóle jesteś żywy o takim, jaki mi opowiada mój narzeczony, to nie pozwól, żebym poszła siedzieć do więzienia. I wiecie co? Nie poszłam siedzieć do więzienia. I ja wiedziałam, że po ludzku jest to nienormalna rzecz, niemożliwa, ale ja dalej wewnątrz swojego serca nie miałam takiej potrzeby, aby oddać Jezusowi swoje życie. Mi się wydawało, że zbawienia potrzebuje najgorszy wod, najgorszy debil, rozumiecie, kryminalista i patolog. A ja wewnątrz mojego serca byłam bardzo sprawiedliwym człowiekiem. Mnie się nawet wydawało, że ja i Jezus mamy ze sobą coś wspólnego. Jego zabili, a mnie kiedyś mój narzeczony chciał zabić. Totalna bzdura. I kiedy zaczęłam czytać Biblię, to wiecie co, w ogóle Jezus wszystko podniósł do rangi serca. I kiedy zaczęłam czytać tą Biblię, to On ze słowa przekonał mnie o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Wiecie, jest napisane, że jeśli mężczyzna w sercu swoim spojrzy na kobietę pożądliwie, winę jest grzechu cudzołóstwa. I ja wtedy sama w moim mieszkaniu mówię, w ogóle, ale jazda, w ogóle jestem grzesznikiem, w ogóle czytam to słowo i to słowo mówi o mnie, że ja potrzebuję zbawienia. I wiesz, ja sama w tym domu klęknęłam na kolana i mówię, Jezus, ja potrzebuję Ciebie. Ja potrzebuję Ciebie jako mojego osobistego Zbawiciela. Ja potrzebuję Ciebie, potrzebuję Twojego usprawiedliwienia. I tak jak klęczałam, tak potężny Jahwe zamieszkał w moim sercu. Ja tam w tym pokoju narodziłam się na nowo z Bożego Ducha. I okoliczności wokół mnie nie zmieniły się, ale moje wnętrze zmieniło się. Natychmiast ode mnie odszedł lęk. Rozumiecie? Natychmiast ode mnie odszedł lęk.
Przestałam się bać. Dlaczego? Bo mocarz został związany. Bo główny lęk, jakim jest lęk przed śmiercią, został wypełniony, ponieważ Pan Panów i Król Królów zamieszka w moim sercu. Przyjaciele, ale kiedy słuchałam tą prawdę, to był taki moment, że ta prawda ona mnie kolała. Ja kiedy słyszałam słowa Ewangelii, to mówię, Boże, gdzie to wsadzić do mojego serca? Do jakiej szufladki ja mam to w ogóle włożyć? I tak samo być może przyjacielu jest z Tobą. Jezus na siłę nie przyjdzie do Twojego życia. Rozumiesz? To nie jest dewiant, to nie jest jakiś, wiesz, w ogóle, nie wiem, debil, że On na siłę przyjdzie do Twojego życia. On chce, abyś Go poznał i abyś Go doznał. Gwarantuję Ci, że jeśli dzisiaj zawołasz do Niego i powiesz, Jezu, ja nie rozumiem, o czym oni mówią, ale oni dają ponadnaturalne świadectwo. Jak oni mówią, to we mnie się coś porusza. Jak oni mówią, to moje serce podskakuje do góry. Chcę Ci powiedzieć, że to jest Duch Święty. To jest Ewangelia Nieba. To jest ponadnaturalna informacja o żywym Bogu. Bóg jest żywy! On nie umarł! Kiedyś taki człowiek przyszedł do psychoterapeuty i mówi, nie ma Boga! A on do niego mówi, takie masz doświadczenie, a ja mam takie doświadczenie, że Bóg żyje. I ja mam doświadczenie, że Bóg żyje. Nie boję się śmierci. Rozumiecie? Czy ty nie boisz się śmierci? Zadaj sobie to pytanie. Proste, podstawowe pytanie, które nurtuje wszystkich. Wiecie, jest tylko niebo i piekło. Nie ma nic po środku. Zostańcie jeszcze z nami i słuchajcie tego, co będziemy do Was jeszcze mówić. Ale mówię teraz do tych osób. Jeśli to, co głosimy, porusza się w Tobie, to podejdź teraz do nas. Zrób ten krok wiary, a gwarantuję Ci, że jak Ty zrobisz jeden krok, to Bóg do Ciebie zrobi 400. Dla takich jak Ty nie ma nic. Ponieważ trzeba w swoim sercu uwierzyć, że Bóg jest żywy. I On żywy nagradza tych, którzy Jego szukają. Hallelujah.